Mamy nadzieję, że zostaniemy w szkole stacjonarnie jak najdłużej. Zobaczymy. Matura do zdania. Bardzo proszę wszystkich o powstanie. Proszę o wprowadzenie sztandaru szkoły. Życzę, aby najbliższe miesiące obfitowały w sukcesy edukacyjne i wychowawcze. Dla swoich uczniów są Państwo autorytetami i mistrzami, którzy przygotują ich do wejścia w dorosłe życie. Wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom życzę spokojnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego 2021-2022. Mam nadzieję, że nauka stacjonarna będzie trwała w szkołach nieprzerwanie do przyszłorocznych wakacji. Z wyrazami szacunku, Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Jak widzicie, dużo przedsięwzięć, dużo nowych projektów. Myślę, że będziemy też w naszej szkole korzystać z proponowanych przez ministerstwo programów. Teraz proszę o zabranie głosu radnego Rady Powiatu Mieleckiego, pana Jana Madera. Raz chciałbym zapewnić, że rozwój oświaty, wysoki poziom kształcenia i wychowania oraz dobrze rozwinięta baza dydaktyczna szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat mieliecki, są dla mnie jako starosty mieleckiego priorytetem i dołożę wszelkich starań, by nasze placówki oświatowe nadal dynamicznie się rozwijały. Wszystkim zebranym na tegorocznej uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności i powodzenia w działaniu na najbliższe 10 miesięcy. Starosta Mieliecki Krzysztof Ambrozia. A tak od siebie chciałem wam życzyć dużo radości, dużo przyjemności ze spotykania się z sobą. Wiadomo, że w szkole średniej zawiązują się pierwsze przyjaźnie, pierwsze zauroczenia, oby były one pozytywne. Oczywiście chciałbym prosić też Radę Pedagogiczną o wyrozumiałość, wszak też byli młodzi. Czasami ta wyrozumiałość jest lepszym skutkiem niż karanie. Dlatego też życzę wam samych zlotów, samych uniesień i odrobinę szaleństwa. Podobno, że człowiek bez marzeń, odrobiny szaleństwa jest trupem. Także życzę wam wszystkiego najlepszego. Życzę wam osiągania sukcesów,
z których moglibyście być dumni. Mam nadzieję, że gdy zaczną się kolejne wakacje, każdy z Was będzie mógł z satysfakcją spojrzeć na minione miesiące i powiedzieć: to był dla mnie bardzo dobry rok szkolny. W osiągnięciu tego celu pomoże Wam życzliwa i profesjonalna kadra dydaktyczna oraz pracownicy obsługi i administracji. Drodzy pierwszoklasiści, witam Was w sposób szczególny. Dziękuję Wam za to, że wybraliście właśnie naszą szkołę. Wszystkie profile i specjalności kształcenia powstały z myślą o zapewnieniu Wam edukacji na wysokim poziomie. Nasza szkoła cechuje się nowoczesnym i praktycznym podejściem. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby nasi absolwenci byli dobrze przygotowani do pracy w konkretnym zawodzie i aby czas spędzony na nauce w zespole szkół stał się podstawą do osiągania przez Was sukcesu. Wiemy, że przez dobrą szkołę wiedzie najlepsza droga do przyszłości. W naszej szkole macie możliwość zdobywania rzetelnej wiedzy. Dołożymy wszelkich starań, byście otrzymali dobre wykształcenie. Musicie jednak od siebie wymagać znacznie więcej niż szkoły podstawowej. Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Panu Staroście za okazywaną naszej szkole życzliwość, zrozumienie dla podejmowanych przez nas działań oraz wyjątkową przychylność. Przekazywane na naszą szkołę środki finansowe w postaci remontów, dofinansowania do boiska, pomocy dydaktycznej i wielu innych rzeczy, których nie jestem w stanie wymienić, stanowią dla nas nieocenioną pomoc, przyczyniając się w istotny sposób do poprawy bezpieczeństwa uczniów, zapewnienia pewnego porządku i wyższego standardu nauczania. Pan Starosta ma nie tylko naszą szkołę, ma także wiele innych szkół pod swoimi skrzydłami. Ma szpitale, ma poradnie, ma wiele innych instytucji. Także tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że tak dobrze rządzi się finansami i gdzieś dla nas również jest w stanie znaleźć takie środki, że wszyscy widzimy, jesteśmy wdzięczni i widzą to nasi uczniowie, co dali poznać tak liczną frekwencją, że tak powiem, wyborze naszej szkoły. Także dziękujemy bardzo za to, co wszystko do tego dostaliśmy. Pozdrawiam, że Pan nas, żeby Pan Starosta, jak to mnie to wpisał, opisywał, żeby mogło nas pamiętać. Ja byłem kilka razy już na tej sali i mówiłem, że mamy pewne zamierzenia co do remontów. Może niektórzy sobie pomyśleli, że to jakieś tam obietnice, bo wiem, że od wielu, wielu lat w tej szkole, nie tylko w tej szkole, w innych szkołach nic się nie działo. Jak przyjechaliśmy od razu po wyborach, kiedy został powołany nowy zarząd powiatu do działania, to ja osobiście powiem, że byłem bardzo zdziwiony, wręcz byłem w szoku, gdzie widziałem meble czy budynek jeszcze z tego okresu, kiedy był oddany do użytku. I od razu sobie ustawiliśmy za zadanie, że szukamy środków finansowych, musimy doposażać takie obiekty jak te. I tak jak pani dyrektor wspomniała, kilka większych rzeczy nam się udało wykonać w tej szkole. Powiem sam, że byłem ciekawy, bo nie miałem czasu przyjechać na zakończenie oddania tej sali. Nie było mnie w komisji. Dzisiaj mam tą przyjemność widzieć, jak to wygląda. No, dziś składam tą obietnicę jeszcze, że obiecuję Wam, że to jest nie koniec. Jeszcze przed nami no, te dwa lata tej kadencji. Jeszcze postaramy się poprawić wizerunek tej szkoły, tego otoczenia. Też myślimy, mamy projekty zagospodarowania trochę na tym terenie zrobić, może troszkę sąsiadów Wam na ten teren wprowadzić, ale to wszystko zależy od środków finansowych. Ale póki co wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Dziękuję. W imieniu Samorządu Uczniowskiego mam zaszczyt powitać wszystkich na uroczystości z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021-2022. Jeszcze tak niedawno staliśmy tu, aby przeprosić, podziękować, a przede wszystkim życzyć sobie udanego wypoczynku. Teraz spotykamy się, żeby rozpocząć nowy rok w ZS Warka.
Wracamy tu po dwumiesięcznej przerwie, opaleni, z uśmiechami na twarzach, ale przede wszystkim wypoczęci i gotowi do dalszej walki. Walki, którą każdy uczeń rozpoczyna zawsze 1 września. W naszym życiu wiele rzeczy uległo zmianie. Nie tylko jesteśmy starsi, mądrzejsi, ale także mamy nowe postanowienia na ten rok szkolny. Nie trzeba mówić, że oczywiście na pierwszym miejscu listy postanowień jest owa walka. Walka o oceny. Życzę zatem wszystkim uczniom samych sukcesów. A Wam, kochani nauczyciele, dużo cierpliwości i wytrwałości w pracy z nami. Ja sobie tak myślę, że rzeczywiście zawsze ten 1 września, rozpoczęcie nowego roku szkolnego przypomina nam także o właśnie rozpoczęciu II wojny światowej, o tym trudnym czasie. My zawsze tak wspominamy tych, którzy polegli w tym czasie, którzy walczyli za naszą ojczyznę. Chociażby dzisiaj uczciliśmy ich tą minutą ciszy, pamiętamy o nich składając kwiaty. Ale myślę, że dla nich, dla tych, którzy walczyli o naszą ojczyznę, ważniejsze jest nie tylko to, żebyśmy o nich pamiętali, żebyśmy czcili ich pamięć, ale żebyśmy wyciągnęli wnioski z tego, że oni oddali swoje życie, że walczyli po to, żebyśmy dzisiaj rzeczywiście mogli zacząć ten rok szkolny spokojnie, w pokoju, w naszej ojczyźnie, uczyć się po polsku i poznawać historię naszego kraju, więc starajmy się nie zmarnować tego, co ci wszyscy ludzie, którzy walczyli o wolną ojczyznę, poświęcili dla nas wszystkich. Ja myślę, że jeszcze mogę błogosławieństwo udzielić, księdza proboszcza nie ma, więc powstańcie, niech też Pan Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zostańcie jeszcze.
zaszczytowy rok szkolny będzie trwał. Przykro mi tylko, że jest to już klasa czwarta, że szybko skończy. W maju przegnam się z tymi przyjaciółmi. Mam nadzieję, że mimo tego, że rok szkolny się skończy, nasze znajomości się nie rozejdą, że wszyscy będziemy utrzymywać kontakt. Dziękuję.